Cześć moi drodzy. Witam was w kolejnej prognozie pogody i dziś sprawdzimy sobie jaka będzie noc i jaki będzie najbliższy poniedziałek. A poniedziałek, jak widzicie, to już 22 stycznia i 22, jak wiecie, już zapewne zaczynają się silne porywy wiatru. Wchodzimy już w ten okres cyrkulacji bardziej zachodniej, co szczególnie mocno odczuwają Brytyjczycy, ponieważ tam lada moment będzie uderzenie bardzo silnych porywów wiatru, w momencie oczywiście nagrania tego materiału. Ale my tutaj skupiamy się w tym materiale na Polsce. Jeśli chodzi o Polskę, no to jeszcze w tym momencie, w godzinach wieczornych, w niedzielę, no i w poniedziałek, jeszcze do południa, trochę do popołudnia, szczególnie w Polsce Zachodniej, jeszcze gdzie niegdzie ta pokrywa śniegu. Jest, tutaj mamy chociażby z satelity Sentinel widok z góry na miasto Wrocław. Prawda, że pięknie wygląda w tej śnieżnej pokrywie. Naprawdę wygląda fantastycznie, ale to się niedługo zmieni, ponieważ tak jak wspominałem, cyrkulacja zachodnia rusza. Od zachodu przemieszczają się kolejne ośrodki niskiego ciśnienia, kolejne fronty atmosferyczne, ba może, może Bałtyckie nie, ale Ocean Atlantycki działa jak taka wielka kuchnia. Tu mamy jeden niż, tu się tworzy drugi. Tam jeszcze mamy kolejne i one tutaj będą wpływać na pogodę w Polsce już lada moment, ale zanim to nastąpi, przez Polskę wędruje sobie ciepły front atmosferyczny i ten ciepły front atmosferyczny przynosi przede wszystkim zachmurzenie w Polsce zachodniej, następnie w nocy w Polsce centralnej, w Polsce wschodniej, w godzinach porannych. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o opady tych opadów, nie ma dużo. Są to bardzo nieduże, śladowe opady śniegu oraz lokalnie marznącego deszczu bądź deszczu ze śniegiem. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o ten front atmosferyczny, ale każdy kolejny front atmosferyczny będzie już zdecydowanie bardziej zasobny w wilgoć. A my już przechodzimy do sytuacji barycznej i zobaczymy, co ciekawego będzie działo się w nocy oraz w poniedziałek nad Europą. Zaznaczyłem na mapie dwa najbardziej istotne dla nas układy. niż Iris jest nazwany również burzą Isia. Zauważyłem, że niektóre media piszą, że to jest Orkan Isia. Nie, to nie jest Orkan Isia, to jest Burza Isia bądź sztorm Isia i został nazwany przez bądź Irlandię bądź Wielką Brytanię. Stąd właśnie nazwa i oni tutaj muszą przede wszystkim na ten układ uważać. Drugi układ to jest oczywiście Wyż Korwin, który będzie znajdował się nad e, Bałkanami. Nad Bałkanami e, niż iż ja, będzie wędrował sobie nad, wy, nad e, Norwegię. Natomiast Wyż Korwin e, zacznie nam się rozdzielać, będą dwa centra tego Wyżu. Korwin i on będzie tutaj obejmował praktycznie całe Bałkany oraz. E, wschodnią część Ukrainy, czyli to o czym mówiłem w modelach numerycznych. Kolejna bardzo istotna rzecz to temperatury, jakie będą w ciągu kolejnych godzin. No i jak widzimy, niż Isja przesuwając się w kierunku Norwegii również zaciągnie ze sobą to cieplejsze powietrze. To cieplejsze powietrze dotrze do Niemiec, Polski Zachodniej, nad Morze Bałtyckie oraz nad zachodnie wybrzeża państw takich jak Litwa, Łotwa, Estonia oraz Finlandia. Tam temperatury no, wzrosną i to wzrosną powyżej zera. System frontów atmosferycznych 22 stycznia będzie dosyć specyficzny, ale standardowy dla takich głębokich niżów. A więc będziemy mieli front okluzji, front ciepły, który w tym momencie tutaj też nad Polską sobie wędruje jeden z frontów ciepłych, no i front chłodny. I ten front chłodny przyniesie nam zdecydowaną różnicę w pogodzie, zdecydowaną zmianę Pogodzie, no ale musimy zobaczyć przede wszystkim na mapie Polski, jak to wygląda. W nocy ciśnienie w całym kraju będzie spadać. Po, takiej bardzo, po takim bardzo wysokim ciśnieniu już raczej nie będzie śladu. No i w godzinach porannych jeszcze tylko na południu i południowym wschodzie 1030 hektopaskali, w Polsce północno-zachodniej 1005 hektopaskali. Ten spadek może być dosyć znaczący, no i można będzie odczuć go, jeżeli jest się wrażliwym na ciśnienie. Jeśli chodzi o opady w nocy, to tak jak wspominałem, drobne opady śniegu w Polsce północnej, ale również opady deszczu marznącego bądź po prostu deszczu w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, i tam na drogach w nocy może być ślisko. Temperatury najniższe nadal w Polsce wschodniej, tam w bieszczadach minus 4, minus 5 stopni Celsjusza, minus 3, minus 4 w Polsce wschodniej, w centralnej 0 stopni Celsjusza, a w Polsce wschodniej wzrost. Tak, że nad ranem w województwie dolnośląskim nawet do 5 stopni Celsjusza. Wiatr zmieni kierunek i zacznie wiać z południa w kierunku północnym. Jeszcze pierwszej części nocy dosyć słabo. Drugiej części nocy zacznie już przyspieszać w Polsce północno-zachodniej na wybrzeżu. Tam do 50 km na godzinę. Przejdźmy już do dnia, przejdźmy już do poniedziałku. Poniedziałek nadal spadek ciśnienia w godzinach popołudniowych i wieczornych. Najwyższe nadal na krańcach południowo-wschodnich 1025 hektopaskali. W Polsce północno-zachodniej, generalnie północnej, 1000 do 1003 hektopaskali. No i dzień będzie bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny z racji tego, że ten front atmosferyczny dotrze, docierając do Polski centralnej, będzie to ciepły front atmosferyczny. On zetknie się ze zdecydowanie chłodniejszym powietrzem. To spowoduje opady marznącego deszczu szczególnie w godzinach południowych i popołudniowych, poczynając od Polski południowo-zachodniej, centralnej, północno-wschodniej, a następnie w miarę jego przesuwania się również w województwach południowo-wschodnich. Na drogach będzie naprawdę bardzo niebezpiecznie i jutro trzeba będzie wziąć to pod uwagę. Najlepiej, jeżeli będziemy gdzieś musieli jechać, wcześniej po prostu wyjechać, żeby się nie spieszyć, no bo te warunki mogą nas bardzo zaskoczyć. No i widzimy, że jest wypieranie tej chłodnej masy powietrza. O ile w godzinach porannych i tylko na krańcach zachodnich temperatury będą powyżej zera, to w godzinach popołudniowych i wieczornych już mróz zostanie wypchnięty daleko poza nasze granice. Najcieplej będzie w województwach zachodnich, tam 6 do 7 stopni Celsjusza. W województwach południowych 2 do 3 stopni Celsjusza. W górach, szczególnie w Bieszczadach, minus 2 stopnie Celsjusza. Także całkiem ciekawa Sytuacja pogodowa, niestety śnieg za bardzo nie będzie chciał się utrzymać, ale o tym za chwilę. Najwyższe odczuwalne temperatury w Polsce Zachodniej 0 stopni Celsjusza, a najniższe w Polsce Wschodniej minus 5 stopni Celsjusza. I ktoś powie, że słuchajcie, no ale tam jest prawie 10 stopni Celsjusza na zachodzie. To nieistotne, będą opady, powietrze bardzo wilgotne, wychłodzony teren, te 10 stopni Celsjusza. Będzie, ale będziemy odczuwali zdecydowanie mniej. Do tego jeszcze silne porywy wiatru, ponieważ wiatr zmieni kierunek na, z południowego zachodu na północny wschód, no i zacznie mocno wiać. Szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na wybrzeżu 70 do 80 km na godzinę. W Zatoce Gdańskiej podobnie. W Polsce północno-zachodniej 60 do 70 bądź 80 km na godzinę. Ale najmocniej powieje w górach, w Bieszczadach. 100, lokalnie nawet do 110 km na godzinę w Tatrach podobnie, ale najmocniej oczywiście tym razem Sudety, tam w wyższych partiach gór 140 km na godzinę bądź nawet więcej. E no i śnieg. To jest stan pokrywy, jaka będzie w dniu jutrzejszym. Jak widzimy, na północnym wschodzie zmiany dopiero się zaczną, ponieważ tamta temperatura dopiero dotrze w godzinach popołudniowych wyższa i tamte 30-40-50 cm się jeszcze utrzyma, ale w Polsce zachodniej już te, ta odwilż będzie miała miejsce i z godziny na godzinę tego śniegu będzie mniej. To jest stan, jaki będzie w poniedziałek w godzinach wieczornych, i widzimy, że w Polsce zachodniej już zdecydowanie ta pokrywa śnieżna jest mniejsza tak samo w Polsce południowej oraz centralnej północny wschód bastionem śniegu więc jeżeli ktoś ma ferie i nie chce jechać w góry to może jeszcze na północny wschód by zdążył ale tam niestety też wysokie temperatury jak ta tą porę dotrą w Polsce północnej i zachodniej niskie, znaczy niskie, żadne niskie ciśnienie, niekorzystny barometr w Polsce centralnej, południowej, południowo-wschodniej. Z obojętnego będzie przechodził w niekorzystny, z racji tego, że ta pogoda nam się pogorszy. IMGW wydało ostrzeżenia dla Polski przede wszystkim północno-zachodniej, północnej oraz krańców południowych przed silnymi porywami wiatru. Jeśli chodzi o silne porywy wiatru, to cały ten pas południowy oraz cały pas przybrzeżny pierwszy stopień zagrożenia. Jeśli chodzi o marznące opady deszczu to tutaj województwo warmińsko-mazurskie i północ województwa mazowieckiego. Moi drodzy, kolejne dwa dni, czyli wtorek, we wtorek po przejściu tego frontu atmosferycznego, który będzie przechodził w poniedziałek, nadal opady deszczu w Polsce północy i północ są zachodniej zachodniej. Opady o charakterze przelotnym na krańcach południowych opady deszczu ze śniegiem bądź śniegu, na południu trochę więcej przejaśnień, jeśli chodzi o temperatury, w całym kraju praktycznie temperatury powyżej zera, najwyższe na krańcach zachodnich tam 5 do 6 stopni Celsjusza w Polsce wschodniej od 2 do 3 stopni Celsjusza, w bieszczadach minus 2 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o porywy wiatru jeszcze będą silne w Polsce yy, Północno-Zachodniej, szczególnie na wybrzeżu, 70-80 km na godzinę. W Polsce Zachodniej 60-70 km na godzinę. Najsłabiej powieje w Polsce Wschodniej od 40-50 do 50 km za godzinę. I 24 stycznia, 24 będziemy mieli wędrówkę systemu. Frontów atmosferycznych, front ciepły, front chłodny. Na czele frontu ciepłego będą występowały opady śniegu, opady śniegu w bardzo dużych ilościach, opady mokrego śniegu. Przy czym to będzie się zaraz topiło, ponieważ temperatury dosyć mocno wzrosną nam do góry. Natomiast od zachodu będą szły kolejne opady deszczu, opady konwekcyjne. Tego deszczu może spaść nam dosyć dużo. Będzie naprawdę konkretne zamieszanie w pogodzie. Zamieszanie w temperaturach też, bo o ile w Bieszczadach nadal minus 1 stopni Celsjusza, a w Polsce wschodniej do 2 stopni Celsjusza, a o tyle w Polsce zachodniej do 12 stopni Celsjusza, szczególnie województwo lubuskie i zachód województwa. Dolnośląskiego tamte temperatury naprawdę mogą być wysokie, przy czym odczuwalna będzie niższa. Tu bardzo ważna rzecz. 24 będzie niebezpiecznym dniem pod kątem wiatru, szczególnie w Polsce zachodniej. Tam porywy do 90 km na godzinę, północno-zachodniej i na wybrzeżu do 90 km na godzinę i w pasie górskim również do 90 km na godzinę. Ta strefa będzie 24 wędrowała w kierunku wschodnim, ale na wschodzie porywy wiatru powinny być słabsze. O tym będę mówił też jeszcze w oddzielnym materiale, w oddzielnej analizie. Analizie, do której też Was serdecznie zapraszam. W tym momencie kończę. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru i widzimy się w kolejnym materiale. Możecie oczywiście zasubskrybować ten kanał, za co serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.